Cześć, nazywam się Ania Ganiska, jestem makijażystką i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ten makijaż. Wybrałam dzisiaj dla Was inspirację pod kątem trochę bardziej podkreślającej wersji make-upu. Oczywiście tłem będzie i właściwie gwiazdą tego makijażu nie będzie oko, ale ujednolicenie cery, dopełnieniem będzie właśnie make-up oka, a wszystko w towarzystwie pięknych, podkreślonych, świetlistych i wymodelowanych policzków. Na początku zadbam o ujednolicenie skóry, bo to jest tak naprawdę podstawa do tego, żeby makijaż dobrze wyglądał, a właściwie, żeby lepiej wyglądały kosmetyki na przykład do modelowania, takie jak róż czy bronzer. No i w tym celu, w celu właśnie wyrównania kolorytu, nałożę puder Oslo, puder, a właściwie podkład. To jest puder, który doskonale ujednolica koloryt skóry, nie daje takiego suchego, tępego matu. Wygląda bardzo naturalnie i może spokojnie zastąpić ciężkie podkłady, dlatego że siła jego krycia jest naprawdę rewelacyjna, przy czym nie zastyga i nie robi takiej suchości na twarzy. A żeby to zobaczyć, już Wam pokazuję. Nałożę go pędzlem kabuki. Jak widzicie, jest ścięty, jest jakby idealnym uzupełnieniem do tego pudru. Nakładam go na całą powierzchnię pędzla i ruchem stemplującym nakładam na twarz. Na początku jakby wtłaczam produkt w skórę, a potem ruchem kolistym rozprowadzam, żeby wszystko się ładnie ujednoliciło i zespoliło ze skórą. Od razu powstaje taka satyna na skórze, w ogóle niewyczuwalna. Ten produkt jest oczywiście też pielęgnacyjny, więc jest naprawdę bardzo komfortowy do noszenia. Ja używam, słuchajcie, numeru 5, to jest odcień w takiej ciepłej tonacji, doskonale radzi sobie z zaczerwienieniami skóry, no i świetnie wyrównuje kolory. Można nim pracować warstwowo, dzięki temu uzyskamy zdecydowanie taki bardziej naturalny efekt, więc jeżeli potrzebujecie jeszcze większego krycia, to kolejna warstwa cieniutka. Puder można używać na trzy różne sposoby. Jest uniwersalny. Można używać go w formie podkładu, tak jak ja teraz. Ma zdecydowanie większą siłę krycia i może zastąpić oczywiście podkład. Można go nałożyć w formie przedłużenia trwałości makijażu, czyli na ulubiony podkład nakładamy większym pędzelkiem, ale można go też zastosować punktowo jako korektor. Co zresztą za chwilę Wam pokażę, bo mam tu kilka niespodzianek na twarzy. Zamieniam pędzelek kabuki na mniejszy. Taki bardziej precyzyjny bikor numer 5 i nim nałożę Oslo w formie korektora. Ruchem stemplującym wszystkie niespodzianki punktowe, ale też drobne zaczerwienienia za chwilę znikną. One zwykle pojawiają się tutaj przy nosie. U mnie bardzo często na brodzie. Jeszcze koloryt oka i przechodzimy dalej do makijażu. Skórę ujednoliciłam, teraz możemy przejść do kolejnych etapów i moim kolejnym etapem będzie modelowanie twarzy. Pokażę Wam nowość, to jest puder brązujący, ziemia egipska, ale tym razem wykonana w 100% z naturalnych składników, więc bardzo dużo witamin, kwas hialuronowy, witamina E, algi, wszystko co tak naprawdę pielęgnuje, nie tylko koloryzuje, nie tylko jest makijażem, ale też pielęgnacją. No i ta struktura, coś co się naprawdę bardzo łatwo nakłada, nie robi plam i pasuje absolutnie każdej karnacji. Oczywiście pędzelek, specjalnie dedykowany do ziemi egipskiej. Nakładam ruchem kolistym na całą powierzchnię włosków. Tutaj nawet nadmiar produktu się nie nakłada, więc praktycznie od razu pędzelek jest gotowy do aplikacji. I teraz tak, jeżeli zależy mi na tym, żeby ten efekt był opalony, mogę nałożyć bronzer w takiej opcji imitacji słońca, czyli tam, gdzie opala nas naturalnie słońce, na najbardziej wystających partiach na twarzy, czyli na policzkach, na czole, delikatnie na nosie. Ale ja dzisiaj chcę troszeczkę tą twarz wyrzeźbić, dlatego nałożę bronzer w sposób bardziej modelujący, czyli pod kością policzkową. Słuchajcie, bardzo ważne są ruchy takie lekko kuliste, dlatego że one rozprowadzają produkt w sposób taki bardzo
rozblendowany, rozproszony, nie ma takich graficznych linii, ten makijaż jest po prostu bardziej stonowany. Jeżeli zdarzy się tak, że bronzer macie nałożony naprawdę w bardzo fajnym miejscu, ładnie wygląda, tylko jest za ciemny, dajcie mu chwilę. Po 10 minutach tak naprawdę bronzer będzie wyglądał łagodniej, dlatego że ten pigment po prostu jaśnieje. A nadal, jeżeli będzie zbyt ciemno, to bardzo prosty trik. Bierzemy pędzel do pudru, oczywiście czysty, i rozpraszamy ruchem kolistym. I tak naprawdę ton jest już pochłonięty, możemy się cieszyć pięknie wymodelowanymi policzkami. Żeby skóra w całości wyglądała tak naprawdę naturalnie, warto nałożyć bronzer na czoło, tak żeby troszeczkę złagodzić cały kształt. Nie muszą tego robić osoby, które tak naprawdę mają bardzo wąskie czoło. Linia włosów zaczyna się w niedalekim miejscu od brwi. Ale to jest taki fajny zabieg, który tak ładnie ujednolica koloryt skóry. Dla mnie to tak naprawdę koniec modelowania, bo ja lubię bardzo naturalne efekty. Jeżeli wolicie coś bardziej intensywnego, oczywiście praca na warstwach zintensyfikuje, wzmocni ten efekt. A ja teraz przechodzę do rozświetlacza, dlatego że lubię, jak ta skóra delikatnie lśni, naturalnie lśni. I mam też kosmetyk, który będzie dawał taki efekt, czyli rozświetlacz. Też pielęgnacyjny, też bardzo naturalny, też który pięknie wkomponowuje się w skórę. Wygląda dokładnie tak. I nałożę go większym pędzelkiem, żeby uzyskać taki bardzo naturalny efekt. Nie chodzi mi o takie, wiecie, punktowe rozświetlenie, tylko coś, co się ładnie zespoi ze skórą. I będzie też świetnie wyglądało w świetle naturalnym. Rozświetlacz nałożę na najwyższym punkcie policzka, czyli dokładnie tu, i poprowadzę aż do skroni. Z racji tego, że nakładam dużym pędzlem, on obejmuje większą część policzka, ale jest na tyle delikatny, że sprawi, że ta skóra będzie wyglądała na taką lekko lśniącą, pokrytą delikatną woalką światła. Pięknie pracuje. Ta skóra wygląda naprawdę bardzo naturalnie. Nałożę też na środek policzka, bo tak jak pada światło na wprost, to ten blask będzie tutaj widoczny. Tego nie mogą robić osoby, które mają oczywiście rozszerzone pory, bo już to bardziej podkreśli, więc wybieramy raczej te gładkie miejsca na twarzy, bo wtedy rozświetlacz będzie po prostu dobrze wyglądał. Nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam tego looku oczywiście z różem. Róż to dla mnie konieczność. Mam tutaj taki herbaciany odcień różu i nałożę go w bardzo subtelnej ilości. On pięknie koresponduje zarówno z chłodnymi typami, jak i z ciepłymi. Pięknie podkreśla też tęczówkę oka, szczególnie niebieską i zieloną. Nałożę go też większym pędzelkiem. I skupię się na centralnej części, bo zależy mi na takim najbardziej naturalnym efekcie. On jest bardzo napigmentowany, więc widzicie, trzeba uważać. Nadmiar usuwam. Delikatny obłoczek idzie na środek policzka. Jak nałożę za dużo, odwracam pędzel na drugą stronę i tą czystą stroną jeszcze sobie blenduję, żeby mieć kontrolę nad aplikacją. Ja lubię też nakładać róż troszeczkę na czoło i odrobinę na nos. Nie konturuję, bardziej interesują mnie takie naturalne efekty, bo jak skóra się rumieni, jak jest zdrowa, wygląda promiennie, to właśnie różowi się w tym obszarze. I uwaga, nakładam róż troszeczkę na szyję. Nie chcę, żeby tutaj była skóra rumiana, a tutaj się odcinała, więc niewielka ilość różu tutaj też ładnie ujednolici koloryt skóry, szyi i dekoltu. Teraz czas na oko. Wybrałam do tego looku naprawdę ładną paletę. To jest taka kompozycja z pudrowym różem, brązem, rozświetlającym szampańskim odcieniem i coś, czym można rozświetlić na przykład wewnętrzne kąciki. Więc tak jak Wam powiedziałam na początku, to będzie taki trochę podkreślający makijaż, ale tak naprawdę od nas zależy, czy będzie to makijaż dzienny czy wieczorowy. Ja Wam po prostu pokażę, jak go zrobić. Moją bazą będzie, słuchajcie, taki rozświetlający cień, mocno napigmentowany, bardzo się błyszczy. Nałożę go w bardzo niewielkiej ilości na całą powiekę, w formie takiej bazy jakby. W
Bardzo mi się podoba ten efekt, bo on daje taki mokry glow, można powiedzieć. Nie jest drobiną, nie jest brokatem. Pięknie się wtapia w skórę. I tak naprawdę to też jest look. Można wytuszować rzęsy, pomalować brwi, usta. I look gotowy, ale ja Wam dzisiaj obiecałam coś bardziej podkreślającego. Będę zaznaczała powiekę ruchomą tym pudrowym różem. Nałożę niewielką ilość matowego pudrowego różu, strzepuję nadmiar i tak naprawdę zaznaczam ruchomą powiekę. Tu, gdzie moja brew idzie najwyżej, to jest dla mnie taka mapa, gdzie ten cień poprowadzić właśnie też w najwyższym miejscu, w najwyższym punkcie. Ten sam cień. I podkreślę dół oka. Przy używaniu takiej gamy kolorystycznej, mam na myśli oczywiście róże, zwróćcie uwagę, jak wygląda Wasze białko oka. Jeżeli jest białe albo względnie białe, to wtedy możemy sobie pozwolić na takie kolory. Jeżeli jesteśmy zmęczone, oko jest zaczerwienione, białko jest też lekko zaczerwienione, no to wtedy lepiej zrezygnować z takich odcieni. Tutaj na grubo nie przejmujemy się ilością, dlatego że ważne są proporcje. Nie bójcie się tutaj nakładać przynajmniej na pół centymetra. W ten sposób właśnie modelujemy oko. Róż nałożony, teraz czas na wzmocnienie efektu. Nakładam płaskim pędzelkiem ciemniejszy czekoladowy brąz i ruchem wklepującym nakładam go na powiekę ruchomą. Robi się od razu wyraźne. Mniejszy pędzelek będzie mi potrzebny do kolejnego etapu. Bardziej precyzyjny. I zaznaczam dół oka tuż przy linii rzęs. Dla wzmocnienia efektu dołożę brązowej kredki, wytuszuję rzęsy górne i dolne i tak naprawdę oko jest już gotowe. Dopełnieniem tego makijażu będzie rozświetlenie wewnętrznych kącików, czyli użyję tego najjaśniejszego koloru z palety i pomieszam go z odrobiną tego szampańskiego. Dopełnieniem tego makijażu będzie odrobina brązowej kredki na linii wodnej górnej i dolnej, wytuszowanie górnych i dolnych rzęs i tak naprawdę makijaż oka mamy gotowy. Rzęsy wytuszowałam, oko jest gotowe, ale chciałam Wam pokazać jeszcze jeden trik na możliwość zastosowania cienia z tej palety. A dokładnie mówię o tym cieniu, który jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany i bardzo mocno błyszczący, ale błyszczący w sposób mokry. Dla wszystkich fanów, którzy uwielbiają wet look, czyli efekt mokrej tafli na policzku, kochają rozświetlacze i ten, który nałożyłam, jest zbyt delikatny, zbyt może w cudzysłowie naturalne, chcą czegoś więcej, to właśnie ten cień nałożony na te najbardziej wystające części na twarzy sprawi, że no tutaj efekt rozświetlenia nabierze mocy. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Ostatnio to rozpracowałam, nakładam ten cień na pędzelek, strzępuję nadmiar i w najbardziej wystającej części policzka, czyli dokładnie w tym miejscu, ruchem kolistym nakładam. Ale blask. No i teraz mogę śmiało powiedzieć, że na maksa maksymalnie wykorzystałam możliwości palety. Słuchajcie, teraz tak naprawdę zrobię jeszcze na szybko brwi, dokończę usta i pokazuję Wam się w całości makijażu. Makijaż gotowy, mam nadzieję, że Wam się podoba i myślę, że się ze mną zgodzicie, że to ujednolicenie cery jest tak naprawdę bardzo ważne właściwie w każdym makijażu, niezależnie od tego, czy stawiamy na mocne oko, mocne usta, czy dzisiaj mamy ochotę na bardzo naturalny i świetlisty makijaż. Dajcie znać, które kosmetyki przypadły Wam najbardziej do gustu, który element z chęcią powtórzycie w domu.